Czy czujesz czasami, że twoje ręce ze sobą nie współpracują? Dźwięki nie wchodzą czysto, gubisz rytm albo mylisz kolejność palców? Doskonale cię rozumiem, bo sam przez to przechodziłem. Jest to typowy problem koordynacji w grze na gitarze, który można w bardzo prosty sposób rozwiązać. Wystarczy 15 minut dziennie, a efekty powalą cię na kolana. Bierz gitarę w dłoń, do dzieła! W internecie napotkasz na wiele wariantów tego ćwiczenia, ale mój pochyla się nad esencją problemu i maksymalnie oszczędzi twój czas. Pierwsze zadanie polega na zagraniu takiej oto figury. Wydaje się proste, prawda? W tym tempie wszystko jest proste. Spróbujmy sobie zagrać to odrobinę szybciej. I jak teraz? Jest git? To spróbujmy jeszcze szybciej. Główny problem, z jakim mierzymy się w tym ćwiczeniu, polega na dopasowaniu momentu szarpnięcia struny do momentu dociśnięcia tej struny. Musimy tak zestroić ręce, aby nie szarpnąć za szybko, bo wyjdzie nam coś takiego. Oraz żeby nie szarpnąć za wolno, bo efekt będzie taki. Naturalnie da się ten timing wyćwiczyć całkowicie podświadomie, to znaczy grając cudze utwory, riffy czy zagrywki. Natomiast po pierwsze, ta metoda będzie znacznie dłuższa, a po drugie będzie faworyzowała pewne układy palców nad innymi. Dlaczego tak jest? Ano wynika to z faktu, że frazy gitarowe bardzo często budowane są podobnie, na jedno kopyto, i grając tylko takie układy, będziemy nieświadomie stawać się ich niewolnikami i będziemy powtarzać typowe gitarowe klisze. Ćwiczenie, które pokazałem na początku, to tylko mały wycinek tortu. W rzeczywistych warunkach rzadko się zdarza, że gramy po kolei pierwszym, drugim, trzecim i czwartym palcem. Owszem, są takie sytuacje, ale my chcemy pełnej niezależności, żeby być w stanie zacząć od każdego palca, a następnie każdy inny palec mógł zagrać swój dźwięk. Zależy nam na tym, aby umieć płynnie połączyć jedną kombinację palców, czyli grać ją ciągiem, ale również, żeby łączyć kombinację palców ze sobą. Zatem, aby nabrać pełnej elastyczności, potrzebujemy 24 kombinacji, po 6 od każdego palca. Brzmi groźnie? Nic bardziej mylnego. To ćwiczenie jest bajecznie proste, a z moim systemem zmieścisz się w 15 minutach dziennie. Pierwszego dnia weź sobie pierwszą kombinację. 1, 2, 3, 4 i graj ją przez 15 minut z metronomem. Kolejnego dnia weź drugą kombinację. 1, 2, 4, 3 i zrób dokładnie to samo. Po 6 dniach zrobisz kombinację od pierwszego palca, a 7 dzień przeznacz na egzamin. Egzaminy zamieściłem na końcu tego materiału. Są to takie sprawdzenia w różnych tempach, które potrafią określić, czy robisz postępy i czy warto dalej nad tym pracować. Jeżeli egzamin numer 1 zagrasz bezbłędnie, to znaczy, że możesz całkowicie zapomnieć o tych ćwiczeniach i wziąć się za kombinację od drugiego palca. Jeżeli natomiast jeszcze nie będziesz nadążać, wróć sobie do początku cyklu, tylko zwiększ odrobinę tempo. Gdy ćwiczysz pojedynczą kombinację z metronomem, zacznij sobie od żółwiego tempa, na przykład 100 uderzeń na minutę. Jeżeli wychodzi, podkręć o 10, o 20, jeżeli czujesz, że masz duży zapas, i znajdź swoje tempo graniczne. To właśnie tutaj trzeba chwilę posiedzieć i na tym tempie, gdzie zaczyna ci nie wychodzić, będziesz robić postępy. Podkręcając metronom przy tempie granicznym, rób to niezauważalnie, czyli o tyle BPM-ów, żeby nie czuć dyskomfortu przy graniu odrobinę szybszym. Twoim celem jest 320 uderzeń na minutę, czyli 16 w tempie 80. Nie jest to szczyt szybkiego grania, ale jak każdą z kombinacji doprowadzisz do takiego tempa, zobaczysz, że twoja ręka będzie zupełnie inaczej pracować. Nabierzesz elastyczności, a twoja koordynacja wyskoczy na inny level. Dobra, myślę, że już wiesz, o co w tym chodzi. Teraz powiem ci, na co zwracać uwagę i jak nie robić tego ćwiczenia.
Po pierwsze, ustawienie palców. Wykonując to ćwiczenie musisz tak ulokować paluchy, żeby przed dociśnięciem były w odpowiednim miejscu. Skakanie i sięganie po progi jest niedopuszczalne. Po drugie, dłonie muszą być maksymalnie rozluźnione, a struny to lawa. Gdy przeskakujesz z pierwszego palca na drugi na przykład, to pierwszy musisz rozluźnić. Nie odskakuj od progu, ale rozluźnij palec. Prawa ręka nie stanowi większego problemu, wystarczy, że będziesz grać równo, dokładnie, bez akcentów. Natomiast jeżeli masz problem z lewą, możesz przejść sobie każdy schemat bez użycia prawej ręki. Czyli wyobrażam sobie, co robi prawa i skupiam tylko na ruchu i na dokładaniu palców w lewej. To ćwiczenie nie będzie miało kompletnie żadnego sensu, jeżeli będziesz robić je niedokładnie. Dbaj o to, żeby dźwięk był ładny, o to, żeby nie było podwójnych dźwięków, gdzie lewa ręka wyprzedza prawą, oraz żeby nie było muśnięć w strunę prawą ręką, czyli żeby każde kostkowanie było precyzyjne. Nie będę pytał, czy pomogłem, bo sama zobaczysz, że to ćwiczenie czyni cuda. Jeżeli chcesz więcej takich wytrychów technicznych, zostaw łapkę w górę, na 500 łapek pokażę Ci, jak skutecznie i szybko wzmocnić lewą rękę. Hasłem dzisiejszego odcinka są bazokowe pajączki. Napisz je w komentarzu, jeżeli dotrwałeś aż do teraz. Przypominam, że kiedyś nagrałem podobny odcinek, w którym znajdziesz inne problemy z koordynacją i jak je rozwiązać. Obczaj sobie to, na pewno Ci to pomoże. Dziękuję za uwagę, zaraz przejdziemy do egzaminu, a teraz czas, aby pozdrowić wszystkich patronów. Dziękuję moi drodzy, to właśnie dzięki Wam mogę robić swoje. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń! Thank you.